Cześć wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing! Normalnie nie wstawiałabym unboxingów jednego po drugim na kanale, ale po pierwsze, inne filmy, nad którymi teraz pracuję, potrzebują jeszcze trochę czasu, a po drugie, ten unboxing nie może czekać, ponieważ jest to paczka ze sklepu internetowego Breyer.pl, czyli oficjalnego dystrybutora koni firmy Breyer w Polsce. Właśnie przyjechała dostawa Breyerów na Breyer.pl i jestem tu po to, żeby Wam o tym powiedzieć i gorąco zachęcam Was do zakupów. Jest duży wybór, szybciutka wysyłka i dodatkowo, jeżeli macie zamówienie powyżej 40 zł, to paczkomatami InPost wysyłka jest za darmo. Więc polecanko, zapraszam Was na Breyer.pl. W tym pudełku znajduje się jedna z tegorocznych nowości, jeżeli chodzi o modele traditional i bardzo nie mogę się doczekać zobaczenia go na żywo. Oglądałam ten model na żywo w innym malowaniu i ogromnie mi się spodobał. Nie sądziłam, że model tego typu przypadnie mi do gustu, ale może dość gadania. Wyjmijmy go z pudełka. Pragnę zauważyć, że ten model jest tak długi, że widać, że to pudełko było specjalnie wydłużane, żeby się zmieściło. Aha, otworzyłam go nie z tej strony chyba. Brawo ja. Okej, udało się. To jest... Adamek! Okej, to jest Long Boy. To jest prawdziwy gigant! Nie dość, że to jest nowy model tegoroczny, to jeszcze sam mold też jest bardzo nowy, bo wydaje mi się, że w 2020 wyszedł. Tak, pierwsze malowanie, które z niego wyszło, to był Altinai i to jest rzeźba autorstwa Heather Puleo. Jak może wiecie, jeżeli ktoś śledzi dłużej moją działalność, ja nie przepadam za modelami bardzo dynamicznymi, natomiast ten jest wyjątkiem. Jak już mówiłam, oglądałam na żywo inne malowania, akurat Affingtona i ilość jego detali oraz fakt, że mimo tej bardzo dynamicznej pozy on stoi bardzo stabilnie, po prostu mnie kupiła i zdecydowałam się wziąć właśnie jego. I podejrzewam, że on będzie prawdziwym hitem wśród kolekcjonerów. To będzie jeden z tych modeli, które będą mega popularne i nie ma w tym nic dziwnego, bo jest po prostu piękny i trafi pewnie w bardzo wiele gustów. Dobra, wyciągajmy go z pudełka i przyjrzyjmy mu się bliżej. Jak zawsze z tyłu pudełka mamy podane informacje na temat prawdziwego konia, na którym był wzorowany ten model. I jest tutaj kilka informacji o tym, jak w ogóle konie ahautekińskie pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. I z tego, co tutaj sobie czytam, Adamek jest nie tylko zasłużonym reproduktorem, przyczyniającym się do właśnie hodowli koni ahautekińskich w USA, ale też sportowcem z sporymi sukcesami. Taka ciekawostka na temat samego pierwowzoru, natomiast mnie bardziej interesuje sam model. Poza modelem w pudełku znajduje się katalog z wszystkimi produktami Breyera. Bardzo lubię sobie je przeglądać. Potrzebuję szczypiec. Mam, możemy wyciągać. Pierwsze, co się rzuca w oczy i co już wspominałam jakieś 5 razy, to ten model jest strasznie długi. Jeśli dobrze mierzę, to on ma jakieś 38 cm. Zastanawiam się, czy jest dłuższy od Sato, bo to jest najdłuższy model, który ja mam u siebie teraz. No nie, słuchajcie, on go przebija tak o pół ogona. No, aczkolwiek długość to nie jest ani wada, ani zaleta. Po prostu informuję, jeżeli ktoś z Was ma krótkie półki, to będziecie musieli kombinować. To, co mi się w nim bardzo podoba, to, że on jest gniady. Ja bardzo lubię gniade Breyery i to, jak one są cieniowane. On dodatkowo to cieniowanie ma naprawdę bardzo bogate, w wiele odcieni i tonów. Poza tym jest też napakowany detalami, jeżeli chodzi o rzeźbę. Jest po pierwsze bardzo dynamiczny, szczególnie podobają mi się jego delikatnie skrzyżowane nogi. On jest ukazany w takiej fazie galopu z podniesioną głową, jakby już zerkał w miejsce, gdzie chce pobiec i jego ciało zaczynało skręcać. To jest przepiękny dynamizm tej pozy. I mimo tego stania na trzech nogach, on jest dosyć stabilny. Stoi samodzielnie, nie przewraca się jakoś bardzo, także to jest na pewno na plus. No jak już mówiłam, jest napakowany detalami. Doskonale widać to na szyi czy łopatkach. Po prostu jest mnóstwo zmarszczek, zarysowanych mięśni. Tak samo między jego przednimi nogami też jest pełno zmarszczek. Ma też zarysowane kasztany. Ogon jest przepiękny, ażurowy i również bardzo dynamiczny. I to, czego jestem absolutną fanką, to różowy nosek. On jest bardzo subtelnie różowy, ale jednak są różowe chrapki i ja jestem kupiona. To, co mnie odrobinę zdziwiło, to brak strzałek kopytowych we wszystkich kopytach. Wydawało mi się, że strzałki kopytowe to już jest taki standard przy nowych Breyerach, zwłaszcza jeżeli model ma podniesioną nogę, bo te, które stoją na ziemi, to tam pół biedy, ale nawet ta podniesiona nie ma strzałki kopytowej, co jest trochę dziwne. No i niestety nie jest on wolny od defektów fabrycznych. Znalazło się kilka takich dosyć niefajnych szwów czy grudek w odlewie. To jest typowe przy modelach, które mają aż tak dużo szczegółów i aż tyle detali, no bo wiadomo, nie wszystko da się idealnie odlać.
ale jestem w stanie mu to spokojnie wybaczyć za całokształt jego piękna. Okej, i to by było na tyle w tym unboxingu oraz krótkiej recenzji Adamka. Ja jestem w nim absolutnie zakochana i serdecznie polecam Wam zakup. Może niekoniecznie jego, ale jakiegoś modelu, który Wam się podoba. Bo jak ja to zawsze powtarzam, model to nie jest telefon i nie da się porównać parametrów w obiektywny sposób. Więc zamiast pytać kogoś innego, kto może mieć kompletnie inny gust, jakiego brajera poleca, po prostu poszukajcie recenzji i zdjęć modeli, nad którymi się zastanawiacie i zdecydujcie sami, bo to przecież ma być Wasz model i podobać się tylko Wam. Tak, także tyle słowem porady modelarskiej na koniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję brajer.pl za nawiązanie współpracy. Polecam Wam zakupy tam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku już niedługo.